Cześć, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Ryoko, a dzisiaj kolejny odcinek przygody Dzielnego Sambi na wyspie Banoja. O, taksi. Może nią wydostaniemy się z wyspy. Dobra, nie da się wejść, tutaj widzę, że kurde, kierowcy nawet nie ma. Dobra, ale od czego dzisiaj zaczniemy? Od misji pod tytułem Za dużo cukru, zanieś insulinę Daniemu bratu Luka. Dobra. Ktoś tu ma cukrzycę. Zaznaczyliśmy sobie to w ogóle? Zleceniodawca Luke Krike. Dobra, 149 metrów. Tyramy z buta. Jak widzicie, tutaj się teraz właśnie wyrespiłem. Na szybko jeszcze mu czachę przerobimy. Kurde, to będzie dużo truposzy. O, masakra. W sumie dzisiaj nie mam zbytnio dużo czasu. Aha. Jeszcze się napiłem. Pijany Sambi. To nieobliczalny Sambi. Kurde. Ale mi się kołysze teraz. Ach, to jeszcze wypiłem. Podnieś. Widzicie, gubi bronię. Przeszukamy sobie to na szybko. Dobra, mamy jakieś części. A, nie, alkohol. To zła rzecz. Bierzemy to. Kurde, zamiast alkoholu. Gdzie mam ten alkohol? Jezu, jak ja tego nie lubię. Ale alkohol działa w sumie jak apteczka. Więc napijemy się go. I podniesiemy maczetę. Ale chodzi nawalony jak bania. To chyba daje plus 30 do, kurde, celności. O, wytrzeźwiał. I slow motion. Dobra, wytrzeźwiał. Dobra, wytrzeźwiał. Dzielnica Złotych Domków. W sumie nie mam jak użyć. Dobra, rozprawię się z nim, bo będą mnie gonić. Leżeć, gnoju. Wow! To było, kurde, takie, wiecie, niespodziewane. Dobra, tu mam po coś iść. Dobra, wypijemy sobie energetyka. Aha, dobra, tu jest woda. Leżeć. Zdeptana głowa, no to... Zdeptana głowa, no. Tu możemy wyłamać drzwi i patrzcie, znowu za pierwszym razem. Pyk. Otwieram na szybko, szybko. Nic więcej tu nie ma. On nie żyje chyba już. Ups, komuś głowę odcięłem, a tamtemu nie mogę nic. Nie wstawaj, leż sobie. Leż sobie, ziomuś. Ja tu tylko, wiecie, przelotem. Coś tu mogę wziąć. Alkohol, ale ja nie chcę alkoholu. Nie chcę, żeby Sambi znowu był nawalony. No, to miejsce, gdzie tyrałem jednego, a drugi się patrzył na ścianę. Dobra, ale bynajmniej dużo kasy mi dają. I slow motion. Znowu to samo. Dobra, idziemy tędy. Przetyraliśmy mu głowę. Wszędzie krew. Ta gra jest brutalna. Dzieci, nie grajcie w nią. Woo! Nie patrzę! Coś tu na mnie biegnie? Cześć, ziomek! I odcięcie! Ale go rozczłonkowałem, jedna noga... Brak jednej nogi, brak jednej ręki. Doktorze, on jest martwy. Mogę iść na lekarza chyba w sumie. Tutaj z tego domku mogę coś wziąć, ale dobra, nie teraz. Na szybko, nie będę się nawet z nimi bawił. Ale ty brzydki jesteś. Dobra, nic nie było. Zero zagrożenia. Nie chcę tej broni. Czuję tą potęgę. Jak robię wszystko, na co mam ochotę. Wypijemy sobie energola. Aha, mam iść tędy. Tędy. A przeskoczyć nie mogłem, tak? To jest jakaś walizka, otworzymy ją. Oczywiście siekiera, ale to nie dla mnie. Wypijemy sobie energetyka. Fajny widok. Patrzcie, patrzcie tam. Nie wiem, co on robi. Ale chyba odwala Allahy. I pije... krew. Ja mam chyba tu iść. Dobrze mówię? Co ja mam tu zrobić? Gdzie jest ta insulina? Chyba GPS mi źle doradza. Bo kurde, no chyba zabłądziłem. No niby mam tu coś wziąć. O, przeskoczyć mogłem, no to kurde, ej. Co jest grane? Aha, mam oczyścić. Teraz mogę wejść, dobra. Tam są jakieś schodki, ale tutaj na plaży widzę. Tu się cofniemy po to. Drut. Sam drut. Włączymy sobie latarkę, najlepiej. O. Z nim mam pogadać. Dobra. Ej, nie no, kolej, dawaj te pieniądze, nie? Wykonaliśmy to zadanie, czy nie? Wykonaliśmy to zadanie, więc następny odcinek będzie... z misji po... znaczy... Ruszymy główny wątek w końcu. Główny wątek. 13% mamy już przejścia gry. Więc teraz ruszymy z głównym wątkiem i będzie o wiele lepiej. Tu się jeszcze rozejrzymy. Co tu są? Tu jest jakieś CB radio. Ale to mnie nie interere. O, tu jest jakaś książka. Dobra. Tu jeszcze sobie posznupiemy i kończymy odcinek. Co tu będzie ciekawego? Tutaj nic nie będzie ciekawego. Aha, dlatego nie mogłem się tutaj dostać. Te zabarykadowane. O, portfel w kiblu. Ojej, paczka szlugów. I pusta butelka po czymś w sumie. No więc ten odcinek już dobiegł końca. O, patrzcie, ręka. Fajny zegarek ma. Daj mi ten zegarek. Kurde, nie da. Nie naprawimy w sumie sobie rzeczy, bo no, po prostu nie ma gdzie. I w następnym odcinku może... Następnego tygodnia może uda nam się naprawić te rzeczy. Ale ja jestem wandal, nie? Wow! Ja chcę do wanny, ja się idę kąpać. Dobra. Co chciałem jeszcze powiedzieć, jeżeli... chcecie mnie wesprzeć w tym, co robię... No, pewnie się powtarzam i mówię to w każdym odcinku, ale nie. Jeżeli chcecie mnie wesprzeć w tym, co robię, bo robię to nie tylko dla siebie, ale też dla was, to możecie zawsze mnie wesprzeć na moim Patronite, na Facebooku możecie mi dać. Możecie mnie obserwować. Możecie mnie obserwować, tak samo jak na Twitterze. I jeżeli chcecie mnie naprawdę wesprzeć, to nie jest duża kwota, może być 5 zł miesięcznie. To tam jest akurat gdzieś... Nie wiem, jak działają patroni, ale wiem, że jestem autorem i to jakoś tam działa na tym Patronite. To nie są dla was duże kwoty, a dla mnie to jest naprawdę dużo, takie wsparcie. Dużo daje i byłbym wam wdzięczny, ale przede wszystkim, jeżeli chcecie mnie wspierać, oglądajcie moje filmiki. Jeżeli nie zostawiliście suba, to zostawcie go właśnie w tym momencie. I lajki. Lajki też się liczą. To jest dla mnie ogromna motywacja do kręcenia właśnie takiego typu odcinków. I nie tylko właśnie z serii The Thailand, ale też z innych różnych gier, które w przyszłości będę chciał nakręcić. I nie tylko z The Thailand. Bo na wszystko zarabiam sam. To, co chcę robić, robię dla was to z moich pieniędzy. Tą grę kupiłem też ze swoich pieniędzy. I jeżeli chcecie jakąś grę, którą mam też jakoś tak właśnie nagrać, to po prostu zostawcie opinię w komentarzach. A ja po prostu postaram się kupić taką grę i przejść ją i później ją nagrać, żeby wiedzieć co i jak jej jeszcze nie mam. A teraz w sumie kończę. Pójdziemy jeszcze tutaj sobie. A teraz tym akcentem kończę właśnie ten odcinek. Życzę wam spokojnego poniedziałku. Ze mnie się już leje, bo jestem po pracy. Jeszcze muszę jechać w pewne miejsce po dziewczynę. Więc trzymajcie się serdecznie. Jeszcze raz, miłego poniedziałku. Do zobaczenia na kolejnym odcinku. Tak powiem. Coś chciałem jeszcze powiedzieć. Aha! I proszę was. 5000 wyświetleń. 5000 wyświetleń, nie pod jednym filmikiem, tylko pod wszystkimi, to się sumuje, ja to mam w podglądzie. Jeżeli będzie 5000 wyświetleń wszystkich filmów łącznie, nie, że pod jednym filmem będzie 5000 wyświetleń, bo tego nie oczekuję jeszcze, ale ogólnie jak będzie 5000 wyświetleń, zaczynam jeszcze dodatkowo streamować na Twitchu, więc do roboty. A teraz żegnam się z wami. Trzymajcie się ciepło i serdecznie. Cześć!